Hejka! Witam Was w kolejnym filmie z serii Oceniam dietę innych influencerów czy osób działających w internecie. Pod ostatnim filmem odnośnie oceny diety Sary Cwalin pisaliście mi naprawdę mnóstwo propozycji, czyją dietę mogłabym ocenić, więc lista naprawdę jest długa. A dzisiaj na pierwszy rzut weźmiemy sobie ocenę diety Laury Szymańskiej, ponieważ Laura na swoim kanale zamieściła taki całodniowy foodbook, co jadła w ciągu dnia, więc ja powiem troszkę o tym, jak to było skomponowane, co można byłoby dodać, co zmienić. I tak generalnie wydam swoją taką dietetyczną opinię. Ale jeśli Cię tutaj jeszcze nie było, to hejka, ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych w taki bardzo łatwy i taki jak najbardziej prosty sposób, żeby to wszystko fajnie można było spiąć z takim życiem codziennym, żebyś za pomocą tych nawyków mogła cieszyć się z dobrym samopoczuciem, fajną sylwetką i oczywiście ekstra energią. A my przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie to już taki kulinarny vlog. Postanowiłam, że pokażę Wam kilka przepisów na fajne jedzenie do szkoły, na śniadanie, na obiad. I teraz robimy naleśniki, ale będą to naleśniki na słono, więc coś takiego innego, ciekawego. Jeśli chodzi o mój przepis na naleśniki, bo po prostu pokażę Wam tutaj już tylko moment, gdy te naleśniki robię na słono. Ale ogólnie przepisy na naleśniki są po prostu takie zwykłe, jakie tam lubicie. U nas jest to 50 g masła i roztapiamy, później 600 g mleka, 250 mąki pszennej, 4 jajka i szczypta soli. Z takiego przepisu to naprawdę musi wyjść fura tych naleśników. Tak, możesz już zjeść. I później nasza masa stoi sobie pół godziny. Ja w tym czasie się ogarnęłam do szkoły, bo robię tam śniadanie przed szkołą. Dosłownie mam 20 minut do wyjścia, a planuję pokazać Wam, tak, polewaj, planuję Wam pokazać, jak robi się te naleśniki. Moje będą z mozzarellą, szynką, parmeńską i rukolą. Ok, więc zobaczcie, mamy tutaj już pierwszego usmażonego naleśnika. No i co teraz, po prostu bierzemy sobie mozzarellę i układamy tutaj tak, wiecie, tu mamy, o, w ten jeden trójkącik. Bierzemy sobie szyneczkę parmeńską. No i teraz, no to jest nie taki trudny przepis, a jednak ktoś mógłby na to nie wpaść, w naleśniki na słony, po prostu zujamy tak i jeszcze na pół. I jeszcze dorobię 3 takie i usmażymy po prostu na raz na patelni. Niestety wyszły nam jednak 3 naleśniki, bo wyszły nam za cienkie, nam się rozwaliły, ale robimy to po prostu z Klarą na szybko przed szkołą. I tutaj mamy już naleśniki z mozzarellą i z szynką i one się teraz nam smażą, aby ten ser się rozpuścił. No i nasz naleśnik jest gotowy, posypujemy go rukolą i możemy się zajadać. Dobra, więc ja na szybko zjadłam tylko jednego naleśnika i się mega najadłam. A zobaczcie, bo jeszcze do szkoły mam takie tortilki. Jeśli chodzi o śniadanie, to ilościowo no nie było tego zbyt dużo, bo jeden naleśnik w sumie, ale jeśli oczywiście Laura tym się najadła, no to też trzeba oczywiście słuchać swojego organizmu. Jeśli chodzi o sam skład tak jakby tego dania, no to oczywiście mamy naleśniki z mąki pszennej. Mąka pszenna jest jak najbardziej w porządku, natomiast dla takiego większego wzbogacenia diety w błonnik warto użyć na przykład mąki pełnoziarnistej. Jeśli chodzi o same dodatki, czyli mozzarella, szynka parmeńska i rukola, jest to jak najbardziej w porządku, ale pod kątem smakowym dodałabym chyba tam jeszcze pomidora, bo naprawdę fajnie by się komponował. Z kurczakiem i z pomidorem pachną przepięknie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie zrobiłam, to zapraszam Was do oglądania teraz. I sorki za brak w tle. Będzie to burrito z kurczakiem i pico de gallo. I tak, tu są wszystkie składniki, które wykorzystamy do naszego przepisu. Mam tutaj już przygotowane 400 g fileta z piersi z kurczaka, pokrojonego na 4 cm kawałeczki. No i dodaję przyprawy. Zaczynamy od 2 ząbków czosnku. Następnie dodajemy 40 g cebuli, 5 g papryczki chili. Ok, no i teraz to blendujemy. No i teraz, gdy mamy już rozblendowaną cebulę, czosnek i papryczkę chili, dodajemy pomidory bez gniazd nasiennych. I zawsze jest tak przykro, te gniazda nasienne wyjmuję, bo to jest moja ulubiona część pomidora. Dodaję 300 g tych pomidorów. Następnie 5 g soku z limonki, 1/4 łyżeczki soli i 1/4 łyżeczki pieprzu. Ja to wszystko mam tutaj. I dodajemy jeszcze 10 g octu balsamicznego. No i tak, wyjęliśmy już naszą pierś kurczaka w przyprawach. Mamy nasze pico de gallo. No i tam na nadzienie do tortilli jeszcze było... W przepisie był czosnek, cebula, no ale ze względu, że robimy to do szkoły, no to uczenie można tak przesadzać tym czosnkiem. I tutaj totalnie z Laurą się zgadzam, nawet mówiłam o tym w sumie przy premierze e-booka lunchboxowego, że właśnie generalnie do pracy czy też do szkoły warto unikać składników o przykrym zapachu, czy też składników brudzących, bo naprawdę niczym przyjemnym nie jest siedzenie obok osoby, która na przykład zaczyna jeść rybę lub coś na przykład mocno czosnkowego albo cebulowego. Tak przynajmniej wynika z moich odczuć. Natomiast wiadomo, że każdy oczywiście no, musi robić pod siebie, ale cenna uwaga, cenna. Więc my po prostu zrobimy miks sałat. No ja rezygnuję też z papryki, bo papryki nie lubię. No ale można, no każdy może po prostu tutaj coś według własnego przepisu. No i teraz będziemy smażyć nasze mięsko i za chwilę pokażę Wam, jak będziemy to zwijać. Mega szanuję za lawasz. Lawasz to jest taki, no coś w stylu placka do tortilli, natomiast ma on bardzo, bardzo fajny skład, bo chyba tam jest tylko w sumie drożdże, mąka pszenna, ale sprawdźmy to, sprawdźmy jaki w sumie skład ma lawasz. Składniki: mąka pszenna, sól, woda i tutaj mamy jeszcze zakwas pszenny, więc naprawdę ideolo skład i przyznam szczerze, że lawasz jest tak naprawdę dużo lepszą wersją takich zwykłych tortilli, placków do tortilli, jeśli chodzi o alternatywy. Zwłaszcza jak ktoś właśnie patrzy na składy produktów, no to warto tutaj wybrać sobie lawasz. Natomiast pamiętajcie też, że jak wybierzecie inny placek, to nic złego się nie dzieje, to nie znaczy, że ktokolwiek się niezdrowo odżywia. Oczywiście wszystko należy brać też pod nasze kubki smakowe. Tak naprawdę jeśli przykładowo nawet taką zwykły placek do tortilli zjecie na przykład z jakimiś fajnymi warzywami, mięsem, też na przykład ciecierzycą, to też oczywiście są nadal zdrowy i zbilansowany posiłek. Ok, więc zaczynamy od ułożenia takiego oto paseczka z kurczaka. Następnie bierzemy sobie taką garsteczkę sałaty. Jakoś tutaj to rozkładamy tak, aby później udało nam się to zwinąć, żeby tej sałaty też nie było za dużo. I następnie kładziemy tak ze 3 łyżeczki tych naszych pomidorków i tego wszystkiego, co przygotowaliśmy przed chwilą. Rozkładamy to sobie po całości. No i co? I teraz w prosty sposób to zwijamy, bo my za chwilę jeszcze będziemy to podsmażać, a później będziemy to kroić. I właśnie najlepiej do tego sprawdzą się Wam takie tortille, to są tortille lapa, tak one wyglądają i one dostępne są w Biedronce, więc łatwo dostępne i po prostu one są takie kwadratowe i w ten sposób łatwo to nam się zwija. Oczywiście trochę tutaj wypada, no ale cóż, inaczej nie da się tego zrobić. No i teraz te gotowe rulony układamy sobie do opiekacza, po prostu, no zrobię to w opiekaczu, więc będzie szybciej, ale równie dobrze możecie zrobić to na patelni, a po prostu ja to opiekam sobie góra dół, a tak to po minucie na stronę i później kroimy i mamy gotowe jedzenie, nie wiem, do szkoły, obiad, kolację, co chcecie, kiedy chcecie. Jeśli chodzi o ten drugi posiłek, to rzeczywiście jest naprawdę fajna opcja, mamy tutaj białko, mamy węglowodany, mamy oczywiście tłuszcze, natomiast no tak jak powiedziałam, jeśli przykładowo ktoś dba o zwiększoną podaż błonnika, to warto właśnie użyć przykładowo jakichś placków pełnoziarnistych, natomiast tak jak już mówiłam, lawasz naprawdę jest w porządku. Jedyne co mi się wydaje, to troszkę może mało warzyw, w sumie z takich warzyw na srowo mam tam tylko sałatę, warto by na przykład było wziąć jeszcze do szkoły dodatkowo jakieś pomidorki albo plasterki papryki, chociaż Laura nie lubi papryki, ale na przykład ogórka można by było zabrać ze sobą, jako właśnie takie dopełnienie tych warzyw, ale posiłek sam sobie wyglądał bardzo w porządku. Przepis na kurczaka po koreańsku. Powiem Wam, że będę to robić drugi raz i naprawdę to jest przepyszne i bardzo pracował ten przepis i nie jest on trudny, a jest naprawdę mega dobry. No i tak, tu są wszystkie składniki potrzebne do naszego kurczaka i do sosu, więc mamy oczywiście kurczaka, tutaj mamy składniki do panierki, do kurczaka, potem będziemy to smażyć, a następnie polejemy to sosem, który za chwilę przygotujemy i tutaj mamy składniki do sosu, więc rozpoczynamy gotowanie naszego obiadu. Na początku dodajemy 3 ząbki czosnku, ja mam takie malutkie, no ale są, i 10 gram korzenia imbiru świeżego pokrojonego. Ja w ogóle na początku myślałam, że to jest banan i chodziło mi, co tam robi banan, ale jednak imbir. I też imbir w ogóle jest bardzo fajną opcją, tak jakby, jako składnik taki dodatkowy w naszej diecie w okresie jesienno-zimowym, no bo jednak mimo wszystko imbir działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, więc oczywiście jako wzmocnienie, taki boost naszej odporności, myślę, że imbir się dobrze sprawdzi, natomiast tutaj macie również grafikę odnośnie tego, jakie składniki mogą pozytywnie wpływać na naszą odporność. Natomiast jak już taki jesteśmy chwilkę przy tej odporności, to jednak pamiętajcie o tym, że podstawowym budulcem naszej odporności oczywiście jest suplementacja witaminą D w okresie od września do kwietnia. Średnio osoby dorosłe powinny suplementować 2000 jednostek dziennie, natomiast tak naprawdę jest to uzależnione od tego, jaki kto ma poziom. Drugą oczywiście kwestią jest to, żeby dieta była odpowiednio zbilansowana i pełnowartościowa i trzecią kwestią jest aktywność fizyczna. I wtedy czwartą kwestią właśnie dodatek na przykład jakichś takich superfoodsów czy innych produktów, które po prostu mogą nam tą odporność bardziej tak stymulować. Mamy 2 mm plastry i teraz to blendujemy. W momencie, gdy mamy to tak zblendowane na bardzo drobne, dodajemy 70 gram mąki pszennej, następnie 20 gram skrobi ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej. Wszystko muszę dodać z tych miseczek, bo trochę się tutaj osadziło. No i teraz w tej miseczce mam 1 łyżkę proszku do pieczenia, 1–2 łyżeczki soli i 1/4 łyżeczki pieprzu czarnego. Jeśli chodzi o sól, to ja dałam 1,5 łyżeczki, bo tutaj jest w przepisie 1 bądź 2. I to wszystko wrzucamy i mieszamy. No i przykładam do dużej miski i teraz do tego dodajemy 700 gram piersi z kurczaka i to mieszamy. Dobra, teraz do umytego naczynia będziemy robić sos. Już mamy kurczaka zrobionego, teraz robimy sos i początek jest taki sam, tylko dodajemy tutaj 5 ząbków czosnku i również 10 gram imbiru pokrojonego i to blendujemy. I teraz mamy to zblendowane, dodajemy resztę składników i uwaga, będzie ich teraz dużo, więc tak, 50 gram cukru trzcinowego. Tutaj na chwilkę się zatrzymam, bo chcę właśnie poruszyć aspekt cukru trzcinowego. Tak, gwoli ścisłości. Cukier trzcinowy nie jest kompletnie w niczym lepszy niż cukier biały. Jest gorszy nieco, z tego względu, że jego cena jest znacznie wyższa, a tak naprawdę na organizm człowieka ma wpływ taki sam. Czy cukier kokosowy, trzcinowy, czy cukier nie wiem jeszcze jakie są cukry, ale jakiekolwiek inne cukry, wszystkie tak naprawdę mają dokładnie takie same właściwości, tyle samo praktycznie kalorii, tak, no chyba cukier trzcinowy ma może troszeczkę mniej, natomiast no summa summarum nie warto po prostu przepłacać, jeśli chcecie tak jakby zamienić właśnie cukier może na coś innego, na jakieś inne słodzidło, to tutaj również graficzka, która właśnie Wam pokaże, na co warto po prostu taki cukier zamienić. Natomiast często właśnie w potrawach kuchni azjatyckiej właśnie widnieje ten cukier trzcinowy, natomiast ja osobiście nie wyczuwam żadnej różnicy, jeśli chodzi o smak między właśnie takim trzcinowym, a takim cukrem białym w tego typu potrawach. 30-60 g octu ryżowego, ja dałam 45 g octu ryżowego, następnie 60 g miodu. I teraz, gdy już jest dodane, dajemy jedną łyżeczkę suszonych płatków chili. Może to też być od 30 do 50 g koreańskiej pasty chili, jakieś hong kyang, ale ja dodaję te nasiona, nie, płatki chili, okej, dobra, dodane. Teraz dodajemy 30 g keczupu, ja mam akurat pikantny, ale kto tam co woli. No i ostatnie dwa składniki to jest 15 g sosu sojowego i 15 g oleju. I teraz pozostało nam to wymieszać. Ok, to wygląda tak i teraz musimy to ugotować 10 minut w 100 stopniach. Ok, więc tutaj mamy nasz gotowy. Mamy to tak, taka czysto techniczna uwaga, mamy to ugotować w wodzie wrzącej, czy po prostu na patelni, ale może doprowadzić do 100 stopni. Tak w sumie jakoś się czepiam, ale po prostu mnie to zastanowiło. Sos. Tutaj smażył nam się kurczak, rozdzielałam z tej miski tego kurczaka. Mega plusem jest to, że tutaj Laura takiego kurczaka, który niestety często jest smażony na głębokim oleju, smaży na patelni, na głębokiej patelni, ale z dodatkiem tłuszczu. To nie jest tak, że to wszystko pływa w tym oleju. Tego tłuszczu wiadomo, trochę jest, ale nie jest tak typowo głęboki olej, co oczywiście też jest super, no bo po prostu potrawy smażone na głębokim oleju mają jednak tych tłuszczy trans trochę więcej, a tutaj no jest w porządku. Wiadomo, że no nie da się tego inaczej zrobić, nie usmażymy kurczaka w takiej panierce jakby na jakiejś minimalnej ilości tłuszczu, bo byłoby to bardzo trudne, zwłaszcza takiej ilości. Na takie pojedyncze kawałki i wrzuciłam go na, już wiecie, gorący olej, tak to powiem, po mojemu. I to musi tak do takiego właśnie złoto-brązowego koloru się przysmażyć. Oprócz tego zrobimy do tego ryż i zrobimy po prostu taki miks sałat z sosem sojowym. I wziąłam też sezam, żeby to posypać, żeby to ładnie wyglądało, więc zabieram sobie gotowanie ryżu. Ryż nam się ugotował, sos też nam się ugotował, mięsko też nam się już, zobaczcie, zrobiło na złoto. Odlałam, wiecie, tłuszcz i ten olej, który był tutaj na tej patelni po prostu i teraz polewamy to tym sosem, mieszamy i to już jest gotowe. I teraz zabieramy się tylko za ryż, bo jeżeli ryż mamy, możemy go sobie rzucić tak na talerz, ale zawsze lubię sobie wziąć taką mniejszą miseczkę. Wkładam sobie tutaj ten ryż, za chwilę Wam pokażę, to super trik, jak ładnie i w prosty sposób podać sobie właśnie ryż, bądź kaszę, po prostu też tak podaję, tylko tamkolwiek kaszę chcecie. Mamy tą miseczkę i tak to przekręcamy, hop, i zobaczcie, mamy ładną taką kuleczkę z ryżu i teraz do miseczki zrobię sobie sałatę, po prostu wsypię sałatę, poleję sosem sojowym i posypię tym sezamem. Sorry, mam tylko dwie ręce, więc jakby nie mogę Wam tego pokazać, a mam taki mały statyw tylko. No jeśli chodzi o obiad, to ta porcja wygląda na naprawdę małą, bo mamy tutaj ile? 3-4 łyżki ryżu, no nie jest to zbyt dużo. Mamy tutaj tego kurczaka w tym sosie, w ogóle to musi być naprawdę pyszne, jak tak patrzyłam sobie na sposób przygotowania. No i mamy oczywiście tutaj jeszcze malutką miseczkę sałaty z sosem sojowym. No tak, nie znam oczywiście zapotrzebowania kalorycznego Laury, natomiast jest to tak chyba dość mało w stosunku właśnie do momentu życia, w którym się znajduje, bo jednak wiadomo, że jej ciało stale się rozwija i po prostu potrzebuje nieco więcej energii. Odzywam się ja kilka dni po nagraniu poprzednich wstawek do tego filmu. Nie wiem, co się stało, ale urwałam go jakoś w trakcie, o tym zapomniałam, ale nagrywałam najpierw to gotowanie, potem coś tam zaczęłam vloga i nagle się uciął ten film. No ale postanowiłam, że zakończę ten film, bo już mam wystarczającą ilość czasu, nie będę Was też dłużej tutaj trzymać. No więc tak, kolacji nie ocenię, bo kolacji nie mamy, więc tutaj tak naprawdę możemy bazować w sumie tylko na tych trzech posiłkach. Więc tak, jeśli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne tej diety, w sensie no, wartość kaloryczną tej diety, to ja po prostu nie znam zapotrzebowania Laury, dlatego ciężko mi jest się wypowiedzieć, czy jest to dobra ilość, czy też niewystarczająca ilość dla jej ciała. Natomiast no, tego jedzenia było mało, tak? Ale wiadomo też, że nie zawsze mała ilość jedzenia równa się mała ilość kalorii, bo to tak nie do końca działa. Jeśli chodzi tutaj o odżywczą wartość tej diety, no to mamy tutaj na pewno wystarczająco białka, ponieważ mieliśmy w śniadaniu szynkę, na drugie śniadanie mieliśmy mięso i na obiad również mieliśmy mięso, więc myślę, że tego białka było naprawdę sporo. wystarczająca ilość oczywiście dla Laury. Jeśli chodzi na przykład o spożycie warzyw, no to było ono bardzo niewielkie, powiedziałabym wręcz, że niewystarczające. Pamiętajcie o tym, że średnio powinniśmy jeść około kilograma warzyw i owoców dziennie, to jest 700 gram na przykład warzyw i na przykład 300 gramów owoców, tak? Więc no tutaj na pewno tej normy nie mamy wyrobionej, ale też wiadomo, że każdy dzień jedzenia jest inny, raz zjemy więcej warzyw, raz zjemy mniej warzyw, natomiast zdecydowanie tutaj nie było praktycznie w ogóle żadnych owoców. No a jednak też szkoda, bo w sumie owoce są fajnym źródłem i błonnika, i też oczywiście minerałów. Dieta wyglądała całkiem w porządku, na pewno była smaczna, więc tutaj tak naprawdę nie mam większych uwag, jeśli chodzi właśnie o taką dietetyczną ocenę, no to tak wygląda moja opinia. Więc ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli oczywiście chcecie, bym oceniła czyjąś dietę, to koniecznie piszcie mi kogo w komentarzach. Ja zachęcam Was, żeby zajrzeć na mojego Instagrama, gdzie relacjonuję swoją codzienność i gdzie widzimy się co poniedziałek o 19:00 na dietetycznym live'ie. Pamiętajcie o subskrypcji, by nie przegapić dietetycznych filmów, a my widzimy się już za tydzień w czwartek. Cześć!